Halo, halo, cześć drodzy widzowie, tutaj Wilson. Zawsze mówiłem sobie, że nie umiem grać w horrory. Powiedziałem sobie jednak, że spróbuję swoich sił z tą gierką. Witam was w grze Dark Deception. Wiem o tej grze tylko tyle, że będziemy tutaj zbierać kryształy i starali się nie przestraszyć. Tak więc, lecimy. Dark Deception. Jakieś rozmowy nam się odpaliły na sam początek. Another one. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to wait. I can see the regret eating away at your... But now your time has come and here you are. To grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit. Okej, zaczęło się bardzo tajemniczo. Gra nas wrzuciła od razu przed oblicze Gears i nie wiadomo w sumie, co my tutaj robimy. Okej. Czyli każdy z tych portali to jest osobny poziom. Dobra. Dobra, otworzył się nam pierwszy z portali. To od razu sobie do niego lecimy. Wita nas jakaś śliczna małpeczka na wstępie. Dobra, jakiś ciemny korytarz, trudno. Musimy lecieć do przodu. Małpy biznes. Ciekawe, kiedy gra nas spróbuje przestraszyć. Kurde. Dobra, wykrakałem trochę za szybko. Dobra, musimy iść do przodu. Słuchajcie, ja już tam widzę coś na końcu korytarza. No nic, musimy iść i zobaczyć, co to jest. Jakiś wesoły małpiszon. Dobra, gra nas popycha do przodu, do tej windy. Musimy iść do niej niestety. Dobra, moi drodzy, to zjechaliśmy sobie na dół. See those floating bits of crystal? Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. Wydaje się, że zadanie jest proste. Mamy na celu zebrać te wszystkie kryształy. Co za pukanie. Drzwi są zamknięte. Mamy za zadanie przejść przez te deski. O, dobra, shiftem możemy sobie biegać. Dobra, to lecimy. Mamy 200, prawie 80 kryształów do zebrania. O, nie wiem, co ja zebrałem właśnie. Jakiś trzeszy... Widzieliście to? Z drzwi coś wylazło. Coś słyszałem. Widzieliście to? To te małpy nas gonią, tylko pytanie, ile ich jest tak naprawdę. Mam wrażenie, że są dwie, ale to mogę się mylić. Słuchajcie, to zadanie to wcale nie jest takie proste. Gorzej, jak nas wezmą w kleszcze z dwóch stron. Na razie idzie nam gładko, ale to nie wiem, jak długo ta pasa potrwa. Słuchajcie, przy okazji trafiłem na jakiś sekret.
Był w zamkniętym pokoju, jednak te niektóre drzwi można otwierać. Goni nas, goni, goni! Dobrze. Uciekliśmy. Na razie idzie dobrze. To tutaj zrobimy sobie małe okrążenie. O kurde! Widzieliście to? Nie wiem, czy my ją ominiemy teraz. Dobra, udało się. Dobra, słyszałem znowu. Wszystko trzeba na słuch robić, bo to słuchajcie, nie wiem jak jej inaczej minąć. Dobra, dobrze, dobrze. Jakoś idzie. 120. Jeszcze ani razu nas nic nie złapało, dobrze. Pytanie, czy jest tak, że... Jak dorwą nas parę razy, to jest game over. Pewnie tak, ale nie wiem, zobaczymy. Dobra. Jakoś idzie. W ogóle ten czerwony kryształ, który zebraliśmy, nam pokazuje, gdzie te małpy się znajdują. Dobra, na razie... Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Nie wiem, czy ja je wyminę teraz. O kurde! Dobra, udało się. Ciekawe, ile ten kryształ, ten bonusowy, będzie działał. Chyba z drzwi coś wylazło, bo mnie coś trzasnęło. Dobrze, 90. Dobrze idzie, dobrze idzie. O, dodatkowe życie zebraliśmy przy okazji. Słuchajcie, tutaj odkryłem kolejny sekret. Także... O kurde! Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Pewnie bym się normalnie przestraszył, ale widziałem te małpy na mapie. Także ten jumpscare nas nie przestraszył. Znowu słyszę. Dobra, już tylko 60 kryształów. Zarąbiście. O! Znowu słyszałem. Kurde! Ja pierdzielę. Dobrze. Dobrze idzie. Gorzej, że większość mapy już odkryliśmy. Teraz będziemy po całej małpie latać po... Dead already? That's okay. Nobody liked you anyway. Dobra. 56. Dobra. Słuchajcie, ludziska, jakoś na tej idzie! Idzie! Pierdziele. O, widzicie małpę na końcu korytarza? Musimy się z nią jakoś minąć. Dobra. Dobrze. Już 36 tylko. Nie, ja tam słyszę. Ja tam słyszałem małpę. Kurde, to te dwa nieszczęsne kryształy, nie wiem, czy je zbierzemy. Dobra, i cofamy się, szybko. Znowu z drzwi wylazło, widzieliście to? Dobrze, słuchajcie, jakoś dajemy radę. Dobra, tutaj kolejna porcja kryształów. Dobra, 25. Dobrze idzie. O! Znowu słyszałem. 20, 19. Dobra, słuchajcie, ja już jestem cały zgrzany z nerwów. No, ostatnie życie nam zostało. Niedobrze. Dobra, lecimy. 10 kryształów. Ostatnia prosta.
buty. Ledwo się zaczęła, już takie dymy. O, kolejna. Już leciała z... Kurde. Ja pierdzielę. Słuchajcie, przegraliśmy. Spróbujemy sobie kliknąć ten ostatni punkt zapisu. Gra nas informuje, że nie dostajemy jakiejś oceny S, czyli nasz postęp jest jakoś punktowany. No trudno, no nie będziemy mieć najlepszej oceny, trudno się mówi. Ważne, żeby ten horror jakoś przejść. W ogóle, patrzcie, jakie wesołe bana nas tutaj wita. Dobra, o! To są chyba ostatnie kryształy, słuchajcie. Jakie mamy do zebrania? W ogóle... Dobrze, ostatni. Dobrze. Słyszeliście to? Zaraz obok mnie była. O! Dobrze, 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 dobrze idzie. Dobrze idzie. O kurde. Kurde, jak ja mam minąć? Ile tu jest małp teraz? Jakiś dwóch kucharzy mnie teraz się na mnie zaczęło. No nic, musimy zrobić okrążenie, bo gra nas kieruje do tej windy z początku poziomu. Dobrze, jakoś idzie, jakoś idzie. Gorzej byłoby teraz przegrać znowu. Znowu słyszałem. Słyszałem. Słyszę coś. O! Słuchajcie, chyba damy radę? Chyba damy radę. Ja pierdzielę, kurde. No już byłem w tym pokoju i mnie dorwała. Ale skąd, jak tam nie było nic? Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, musimy się dostać do tej windy. Kurde. Dobra, jest jedna. Jest druga. O. Musimy się z nimi jakoś minąć, tylko pytanie jak? Kurde, jaka muzyka się włączyła. Kurde, te wściekłe małpiszony. Pytanie, czy one są szybsze od tych poprzednich? Bo nie wiem, czy one są jakieś specjalne, czy nie. Kurde! No i kurde, już ostatnie życie. Znowu musimy powtórzyć. Tu już jedna małpa na nas leci. Teraz leci druga. Dobra, i teraz musimy wykombinować, jak tu zrobić te okrążenie takie sympatyczne, żeby się z nimi wyminąć po prostu, bo one nas cały czas łapią w kleszcze i nie możemy doleć do tej windy. Jesteśmy, nie, i nie idźmy tamtędy, bo nie ufam tamtemu korytarzowi. Już nas raz tam coś dorwało. Ja pierdziel, dosłownie o milimetr się chyba z nią minąłem. Kurde, jak ją czuję na plecach. Ja mam wrażenie, że one człapią szybciej od tych poprzednich. Nie, nie, nie. Dobra. Jeszcze raz. Ja sobie będę musiał jakąś muzykę chyba relaksacyjną puścić po tym poziomie. Za dużo nerwów. Dobra, lecimy. O nie, 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 nie. Kurde, nie wiem jak się z nimi, słuchajcie, wyminąć. Spróbowałem z kilku stron, spróbuję teraz odwrotnie, nie wiem, zobaczymy. Najpierw to jest wapny za sobą, a potem spróbujemy jakoś się z nimi wyminąć. Muszę za nami lecieć, bo one chyba się nie ruszą z tego pokoju. Dobra, zawsze tu chodziliśmy, to teraz tam. Dobrze, nie wiem czy ja dobrze zrobiłem. To jakoś taktykę trzeba, słuchajcie, wykombinować na nich, bo tak to będą nas za każdym razem łapać. Dobra, w ogóle patrzcie jaka wesoła małpka tutaj jest na portrecie. Dobra, wymieńmy tego. No co jest? Dobra, leci. Teraz jeszcze to trzeba uaktywnić. Dobra, leci, 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 leci. Oj, teraz pójdźmy sobie tędy, pójdźmy sobie tędy. Patrzcie, zrobiłem to trochę na odwrót. Dobra, oby się udało teraz, słuchajcie.
Dobra. Dobrze, 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 dobrze. Dobra. Jest, udało się. Kurde. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, trzeba było odłożyć ten kryształ do tego pomnika. Dobra, udało się. Jakiś głos tam się odezwał. Dobra, do windy, szybko. Nie wiem, coś muszę sobie... Dobra, wracamy teraz do portalu. Dobra, teraz szybko. O kurde! Ja pierdzielę, widzieliście, no ile mał? O kurde! Dobra. Dobra, daliśmy radę. A, no i teraz nam liczy tą punktację. Tutaj pewnie straciliśmy trochę punktów na rzecz tego, że powtarzaliśmy grę dwa razy. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Good. You made it, and I see you met my friend sooner than I was expecting. Którego przyjaciela? O kurde. Co to za Sauron? Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using. Give her the ring, and there will be consequences. This is your only warning. Help her, and you will suffer. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece. Place it on the table now. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think? A demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met, Malak. Complete the ring, and you can use Malak's power to fulfill your darkest desires. Or so the legend goes. 8 more pieces to go. Are you ready for another nightmare? No i tak, jestem gotowy. Ale już nie w tym odcinku, drodzy widzowie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć, hej!